Hej, hej, witajcie serdecznie w nowym materiale. Dzisiaj niestandardowo, bo chciałbym trochę pogadać o nowej grze polskiego studia The Farm 51. W końcu doczekaliśmy się premiery III wojny światowej. Nie obyło się bez problemów, ponieważ w pierwszy dzień wejście na serwery gry liczyło z cudem. Ja sam czekałem aż 2-3 dni, aby pobiegać sobie ulicami Warszawy i nie tylko. Pomyślałem, że dam młodej firmie drugą szansę i nie będę ich bluzgał na wstępie. Problemy problemami. Najważniejsze, że mamy już to za sobą. W chwili obecnej gra kosztuje około 100 zł na Steam. Czy warto? Odpowiedź na to pytanie zostawmy sobie na koniec tego odcinka. Zacznijmy może od grafiki. Wizualnie gra stoi na wysokim poziomie. Nie ma tutaj jakiejś rewolucji, jak na przykład podczas premiery Crysis, czy dawnego już i zapomnianego Morrowind. Ale nie tylko o grafikę tutaj chodzi. Dla mnie gra jest mocno podobna do Battlefield 3. Może jakiś klon znajdujący się pomiędzy trzecią częścią a czwartą. Na plus zasługują też efekty czy pogoda, która skutecznie sprawia, że wczuwamy się jeszcze bardziej w walkę. Muszę przyznać, że twórcy gry włożyli bardzo dużo pracy w szczegóły. Mapy są świetnie odwzorowane, a poziom detali na ulicach czy w budynkach może nieraz zaskoczyć. Obecnie możemy sobie pobiegać po Warszawie, Berlinie i Moskwie. W planie jest też Smoleńsk. O ile się nie mylę, to mapy zrobione są 1:1. Jeżeli ktoś na co dzień mieszka w Warszawie, to musi być niezła przyjemność pozwiedzać sobie znajome uliczki w grze. Ja nie mieszkam w Warszawie, więc szczerze mówiąc trochę mi to obojętne. Niemniej jednak fajny ruch ze strony twórców. Jeżeli chodzi o audio, brak zastrzeżeń z mojej strony. Pozycjonowanie dźwięku jest świetne moim zdaniem. Same odgłosy wystrzałów, eksplozji, pojazdów czy żołnierzy stoją na bardzo wysokim poziomie. Polecam granie na zamkniętych słuchawkach. Można się niesamowicie wczuć w klimat. Polecam również zmienić język na polski, gdyż nieraz można się uśmiechnąć, kiedy usłyszymy znany naszym uszom polski soczysty bluzg żołnierza. Interfejs. Dosyć ubogi i skromny, ale to nie jest minus. Brakuje mi mini mapki podczas rozgrywki. Chociaż wydaje mi się, że to jest celowe, bo czasami mapka się pojawia. Być może trzeba ją w jakiś sposób uruchomić za pomocą ekwipunku, ale nie zdążyłem tego jeszcze odkryć. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej opcji konfiguracji interfejsu. Przejdźmy do samej rozgrywki. Trzecia wojna światowa to taki trochę odgrzewany kotlet, którego je się z sentymentem. Przydałoby się więcej trybów rozgrywki i jasno określone cele. Czasami można się zgubić na mapie. Liczę też na więcej interakcji z drużyną. Można oczywiście wydawać rozkazy, prosić o apteczkę czy amunicję, ale brakuje mi tu jeszcze jakiejś wisienki na torcie, żeby zaoferować trochę więcej w porównaniu do Battlefield 3. Sam gameplay? Jest świetnie. Gra jest płynna, nie ma uczucia nudy, cały czas coś się dzieje, coś trzeba robić, sprawdzić każdą miejscówkę, każdy róg. Strzelanie jest znakomite. Nie ma lekko, jeżeli chodzi o kontrolę broni, co też daje jeszcze większą satysfakcję z zabicia wroga. Nie jest to gra w stylu point and click. Każda broń ma inny odrzut, który trzeba wyczuć i się nauczyć. Bez tego nie mamy szans w boju. Strzelanie ze snajperek jest znakomite. Lekkie karabinki mają bardzo małe obrażenia, więc nieraz trzeba przeważnie wywalić cały magazynek we wroga, żeby go zabić. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o rozgrywkę. Przejmowanie punktów jest trochę za długie. Czasami musimy spędzić ładne kilka minut zajmując teren, podczas gdy nasi kompanii gdzieś tam w oddali prowadzą zażartą walkę. Kolejna sprawa, i myślę, że jest to wielka zaleta tej gry. Każdy fan FPS-ów odnajdzie się w tej grze. Nie trzeba mieć dobrego aima, żeby zdobywać dużo punktów i przysłużyć się swojej drużynie. To jest właśnie to, o czym powiedział Rock w swoim podsumowaniu. Jest wiele innych opcji, jak na przykład wsparcie jako medyk, flanka wroga i przejęcie punktów na tyłach. Wsparcie pojazdami lub wsparcie z oddali jako snajper. Brakuje właśnie tutaj większej interakcji z sojusznikami, żeby dopełnić klamrę. W chwili obecnej prawie wszyscy biegają tam, gdzie mają ochotę. Chociaż zauważyłem jedną rzecz, będąc dowódcą drużyny. Jeżeli wydamy rozkaz ataku na dany punkt, przeważnie spora część graczy biegnie go atakować, co bardzo się chwali. Przejdźmy teraz do pojazdów. Nie są one dominujące na mapach, co jest jedną z głównych różnic pomiędzy WW3 a serią Battlefield.
Battlefield 4, jeden wprawnie umiejący latać śmigłowcem gracz mógł kontrolować niewielki obszar na mapie przez prawie całą rozgrywkę. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Stawiajmy więcej na piechotę i strzelanie. Pojazdy są tak naprawdę w tej grze jako uzupełnienie. Weźmy na tapetę sterowanie i poruszanie się postaci. Jest jeszcze trochę do naprawy, ale nie brakuje dużo do ideału. Szybko można się przyzwyczaić ze względu na intuicyjne klawisze. Świetnie działa system wychylania oraz poślizg do kucania. Miałem czasami problemy z przeskakiwaniem przeszkód czy czołganiem się. Biorąc pod uwagę early access tej gry, twórcy odwalili kawał dobrej roboty. Postać porusza się szybko i płynnie. Przejście z punktu A do punktu B nie zajmuje bardzo dużo czasu, co sprawia, że mapy nie wydają się tak duże. Okej, rozgrywka to jedno, ale co to za FPS bez możliwości konfiguracji postaci i broni? A tego w WW3 jest niemało. Moim zdaniem jest znakomicie, a będzie jeszcze lepiej. Opcji konfiguracji jest od cholery. Uwaga, mały ma to wpływ na statystyki, przynajmniej na razie. Możemy zmienić wygląd żołnierza, emblematy. Warto wspomnieć, że możemy ustawić sobie herb Polski oraz Polski walczącej. Możemy zmienić nawet głos żołnierza. Konfiguracja broni to jest to, czym trzeba pochwalić studio The Farm 51. Wyboru jest od groma. Detale każdej broni, każdej części są przeogromne. Wydaje mi się, że nie da się spotkać drugiego gracza, który będzie miał taką samą broń jak i wy. Jak na wczesny dostęp do gry, to jestem pod dużym wrażeniem. Często mówiłem o problemach, ponieważ ta gra nie jest jeszcze skończona. Dużo jeszcze pracy przed gliwickim studiem The Farm 51. Moim zdaniem warto im zaufać i nabyć WW3 w Early Access. Chociażby z tego względu, że ta gra nadal będzie rozwijana i patchowana. Drugim powodem był dla mnie sentyment do polskich tytułów. Myślę, że warto wspomagać nasz rynek gier. Kto wie, czy w przyszłości nie będziemy mieli więcej takich Red Projectów. W momencie, gdy mój materiał powstawał, studio wydało patch do gry. Zastanawiałem się, kiedy to nastąpi, chyba wywołałem wilka z lasu. Przewiduję, że twórcy nie chcą wydawać patchów bardzo często, tylko szykują kilka większych, wydawanych rzadziej. Bardzo fajna strategia i podejście do rozwijania gry. Wracając do mojego pytania na początku tego materiału, czy warto kupić trzecią wojnę światową? Odpowiem jednym z żołnierskich zawołań, które można usłyszeć podczas gry. Jebać, jebać, nic się nie bać.